Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiaj mam przygotowany temat o ciele przyczynowym i obszarze przyczynowym. Jest to jeden z obszarów wyróżnianych przez ezotrykę, czyli nauki duchowe. Jest to któreś tam z kolei ciało, któryś z kolei poziom. Pierwszy to jest fizyczny ten, który możemy dotknąć. Dalej jest poziom eteryczny, inaczej astralny. Nie, przepraszam. Witalny. Witalny to jest ten, który daje ochronę życiową, aurę życiową ciała, na przykład człowieka. Później jest obszar astralny, czyli obszar Emocji, później jest sfera y, mentalna i ciało mentalne, czyli obszar myślowy, intelektu. I jakby wyższym poziomem intelektu jest sfera przyczynowa. Jest to sfera taka, w której można rozróżnić, wyróżnić przyczyny i skutki wydarzeń, y, w której mamy możliwość no chociażby zaprogramowania, zaplanowania pewnych wydarzeń, jakiegoś łańcucha, wydarzeń. zwłaszcza to, co jedno po drugim ma następować. I teraz tak jak w poprzednich odcinaczkach mamy tutaj opis obszaru zdrowego jasnego. Jak to poprawnie ma wyglądać? Później są obciążenia, których jest niemało, ale których, że tak powiem, jesteśmy świadkami na co dzień i różnorakie frustracje właśnie pochodzą z tych obszarów. Zwłaszcza tutaj w obszarze przyczynowym, jak jest coś zrobione kłopotliwie, to robi się przykro. Tutaj mamy obszar ciemny, w którym są bardzo często krokodyle, czyli takie wtyczki od wyższych istot duchowych nauk ustępujących, które są niekiedy nazywane upady, upadającymi aniołami. Jeszcze kilkaset lat temu było to nazywane diabłem. Tak już teraz tego się nie mówi, bo to jest niepoprawne polityczne. Tutaj mamy również białą stronę, która jest jakby przeciwstawna do tych ciemnych. Jest to taka strona, która sama siebie chce uważać za poprawną, za tą, która walczy o dobro. A tak naprawdę to. Bardzo często ma po prostu jakiś swój albo osobisty, albo plemienny interes w tym, co robi, i generalnie no, nie jest to aż takie dobro wspaniałe dla wszystkich, bo ktoś i tak będzie cierpieć. I te dwie strony między sobą, jak tutaj jest napisane, relacyjnie zmagają się. Ciemne są bezwzględne tak, pod względem, takim, że. No i mają wywalone i to jest wszystko jedno, co tam. Nie, nie bardzo się patrzą na, 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 na czyjeś tam, co, co ktoś powie. A białe z kolei i, i te ciemne są bardziej w kierunku narcyzmu jawnego, takiego e, niegodziwego, e, bezwzględnego, a białe z kolei chcą dobrze wyglądać. Y, chcą stosować się do norm, y, zasady, normy, te, te sprawy, takie ciągle są uważane przez białą stronę jako o, tu no wiesz, bo to jest tradycja na przykład, tradycja, to od, y, nasi pradziadowie to robili, a ty nie chcesz tego robić, to tak mniej więcej biały bardzo często y, robią. No i są jeszcze te siły demoniczne, które już zupełnie mają wywalone i i po prostu są to obszary bardzo często, jak to psychologia mówi, albo yy, socjopatyczne, albo psychopatyczne, czyli yy, w ogóle nie liczące się z innymi ludźmi. Yy, na, na co dzień też nie, nierzadko powiem Wam, że, że można się z socjopatami spotkać, którzy mają w nosie, czy na przykład jadąc samochodem kogoś oślepia, czy nie. Albo rowerem. Kiedyś tam mia, miałem taki wpis na blogu, właśnie, gdzie napisałem, że y, zrobiłem taki eksperyment. I przez y, kilka razy mówiłem tym ludziom, którzy oślepiali jadąc rowerem, y, że oślepają, bo, bo obecnie już są na tyle silne lampy, że można nawet oślepić człowieka jadąc z rowerem. No, i powiem Wam, że naprawdę, co, co ko, komu powiedziałem, że mnie oślepia, to po prostu miał wywalony nam na to. No, co to? to, to, to ale on, jego widać, tak? To jest jego sprawa, że jego widać i to jest najważniejsze, tak? A to, co ktoś. A tam. I to jest właśnie, jakby, no, dosyć mocne e, rozwijanie się obszarów demonicznych w, obszar... w dzisiejszych czasach. Yy, niestety, ale obszary demoniczne dosyć mocno punktują. No dobra, ale zaczynamy od zdrowego i jasnego podejścia do obszaru przyczynowego. Jakie są przykłady? Bo to najważniejsze jest, jakie są przykłady, żebyście mogli to. Połączyć sobie z własnym życiem. Dajmy na to pralka automatyczna pierwsza, najłatwiejsza, naj, najłatwiejszy przykład. Macie coś do wyprania i wiecie, że jest pewna procedura. Trzeba odkręcić kran z wodą, trzeba nasypać proszku i wybrać odpowiedni y, program. Ten program już sam się zatroszczy o tym, że o to, kiedy będzie woda nalewana, kiedy będzie proszek tam się lał do tego bębna, trzeba bęben oczywiście zamknąć i w tym momencie zaczyna działać automatyka, czyli oprogramowanie pralki. Bardzo często obecnie jest to pralka oczywiście mikroprocesorowa. Gdzie, gdzie w mikroprocesorze są dokładne ustalenia, kiedy co należy zrobić, kiedy się bęben kręci z jaką prędkością, w którą stronę, ile wody ma być, są czujniki do tego, wszystko jest pięknie zrobione. To jest naprawdę piękny przykład dobrze działającego urządzenia oprogramowanego właśnie w obszarze przyczynowym. Jeżeli by nie było. Mądrości przyczynowej, no to pralka by nie mogła tego zrobić. Oczywiście to nie jest tylko do, ograniczone do mikroprocesorów, bo, bo w dawnych, dawnych czasach były pralki automatyczne, co ciekawe, yy, bazujące na programowaniu mechanicznym. Był tak zwany programator, i tam były takie ząbki, zapadki, przełączniki. I to też dawało radę. Także to, w jaki sposób to się funkcjonuje, to jest różno, różne. Różne są podejścia i pewnie jeszcze będą nowe wymyślane. Natomiast ciągle, jeżeli chodzi o programowanie, o sekwencje wydarzeń, no to mamy ciało przyczynowe. Tak samo jest również z komputerem, z różnymi, różnorodnymi programami. No to jest bardzo już skomplikowany system. Miałem z tym do czynienia zawodowo długi czas, także coś tam wiem o tym. Programowanie może być w, w komputerze bardziej złożone, może być prostsze, może być... Wyższego poziomu, niższego poziomu, no to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo złożona sprawa, acz jak sami widzicie, to funkcjonuje i na korzyść człowieka jednak działa. Kolejne sprawy, takie bardzo, bardzo proste. Porządkowanie czy sprzątanie mieszkania to też jest obszar. Przyczynowy. Na przykład, żebyśmy dostali czysto i żebyśmy się przyjemnie czuli, to trzeba posprzątać. To trzeba włączyć, odkurzacz, to trzeba wziąć szmatę i wodę i jakiś proszek, czy, czy, czy płyn do czyszczenia, i przemyć tam, okna umyć, otworzyć okno. Jest cała, cała procedura do sprzątania mieszkania. To nie jest takie hop, siup. To może się tak wydawać, ale jedno może drugie poprzedzać, czy musi wręcz czasami poprzedzać czegoś, coś innego. Tak samo i ustawianie różnych przedmiotów, jedne na drugich, bo drugie na pierwszych już stać nie mogą. To w takim razie musimy najpierw pierwszy przedmiot ustawić, później na nim drugi. I to jest też pewna taka bardzo prosta sekwencja przyczynowa. Kolejna rzecz, dobór sprzętów. Chodzi o to, żeby jeden do drugiego pasował. Jeżeli kupimy lampę, to do tej lampy musimy dokupić odpowiednią żarówkę. Mniejszą, większą o odpowiednim gwincie, odpowiednich tam wtyczkach, bo czasami są jakieś tam zaczepy, czasami to się wkłada, nie wkręca i y, jedna, jedna decyzja pod, y, pociąga ze sobą drugą. To jest świat przyczynowy. Y, kolejna sprawa y, z obszaru uczuciowego, emocjonalnego y, jest tak, że jeżeli no, chociażby znajomość. Na początku znajomości ludzie między sobą nie bardzo się znają, więc stosują inne słowa, inne wyrażenia, inaczej troszkę się zachowują niż na przykład po miesiącu znajomości. Po roku znajomości się inaczej zachowują, po 10 latach jest zupełnie co innego, znaczy zupełnie, przesada może zupełnie, ale już, już te, jakby to powiedzieć, już wiedzą, z kim mają do czynienia, już wiedzą, na, czym, na kim można polegać, w jakim obszarze, czy ktoś jest zdatny do jakichś rozmów, czy, czy pomocy, czy może jego trzeba wspomóc czymś, tak. I to jest też w pewien sposób właśnie taka przyczynowość, z, zgodnie z czasem, zgodnie z, y, y, z trendem rozwijania się znajomości. Y, wychowanie dzieci. To samo. Jeżeli jest małe dziecko, to się co innego z nim robi. Później jest większe, to co innego wymaga się tam. Później samo dziecko robi coś, to trzeba znowuż jego. Aktywność w jakiś sposób kierunkować, wskazywać, pomagać, wspierać. I to wszystko ma konkretne przyczyny i skutki. Przyczyny, skutki to jest ciało przyczynowe. I teraz y, ludzie, którzy y, nie potrafią dostawać do y, Sfery przyczynowej robią to z poziomu mentalnego, czyli z poziomu wzorców, takich sztywnych tradycji. Jest, a taki, taki taki chłopczyk tyle ma lat, to się z nim to robi. A jak ma więcej lat, no to się robi to. Albo dziewczynka to w tym wieku to wymaga tego, a w tym wieku wymaga tego. I to jest właśnie trochę jednak pójście w kierunku sztywności sztywności sztywność jest po stronie białej, bo człowiek taki, który nie ma na przykład, który nie ma ducha, który nie ma refleksji, to może wręcz być narcystyczny i może nie mieć wrażliwości, nie mieć empatii wobec swojego dziecka i w tym momencie zamiast na poziomie przyczynowym Zastanawiać się, no, i spytać się wręcz, no dobrze, a jak ty Jasiu to widzisz? Jak, czego ty potrzebujesz? Czego chcesz? Jakie masz odczucia w tym obszarze? Tak? Nie, to bo będzie, będzie taki ktoś na no, sztywno to robił, yy, być może też często dlatego, że wobec niego się tak zachowywano, yy, też, ale to niekoniecznie, bo może właśnie nie mieć ducha. I być człowiekiem bez ducha i może po prostu mówić, no ale wiesz, to jest taka tradycja nasza, że yy, dajmy na to, trzeba yy, chodzić do instytucji religijnej takiej czy innej, tak? I nie masz nic dzieciątko do powiedzenia, po prostu będziesz tam chodzić, bo my tak chcemy, tak? I, i, i taka jest tradycja i koniec, tak? I w tym momencie zobaczcie sobie na kościoły, jak, jak się wyludniają kościoły, czyż w ogóle są wyludnione na, na, na zachodzie Europy. Tak, to znaczy, że po prostu te yy, sposoby zachowania wobec dzieci nie zdały, nie zdały po prostu egzaminu. Co oznacza też na szczęście, że ludzie coraz więcej myślą, coraz bardziej. Yy, przywi przywiązują wagę do odczuć własnych, że, że mają coraz większy obszar wolności, coraz więcej się liczą z własnymi odczuciami i też yy, rodzice się w jakiś tam sposób coraz bardziej z tym liczą. Tak. Ja nie mówię nic o yy, religii, że to jest może coś. Dla niektórych dobrego. Okej, okay, fajnie, tylko że jeżeli jest szty, szty, sztywnie, sztucznie na, nakładane, narzucane, no to sorry, jakby to powiedzieć. Ja to rozumiem, że religie powstały dla ludzi bez ducha. Jezus mówił jawnie w swoich mowach: kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Proszę bardzo. To znaczy, kto ma u słuchanie, to znaczy, kto jest w stanie zrozumieć, kto jest w stanie mieć refleksję, to nie słucha mnie. A tam nie miał aż tak dużo uczniów. To w dużej części tam nawet mówiono jest, że tłumy chodziły za Jezusem, bo, bo uzdrawiał, bo wyrzucał demony z ludzi. No fajnie, że wyrzucał, ale czy ci ludzie aż tak bardzo byli przejęci tym Jego nauczaniem? No tak, nie, 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 nie za specjalnie. Tak, także co, co dalej? Przy, y, przyczynowe przykłady kolejne. Y, konstruowanie, sfera inżynierska. Tutaj też y, ktoś, kto jest dobrym inżynierem, będzie właśnie y, miał y, dobrze y, działający obszar przyczynowy w swoich ciałach subtelnych, bo będzie wiedział, że tutaj ta część, z tą się styka, tutaj, się, tutaj jest zapadka, tutaj jest jakiś, jakaś ośka, tutaj trzeba przeliczyć, jakie, jakie siły występują na tym elemencie i tak dalej, i tak dalej. Inżynieria generalnie jest bardzo, bardzo mocnym obszarem przyczynowym, takim, w którym występuje bardzo dużo działalności. Dobra, kolejna rzecz. Prawo ruchu drogowym. Oczywiście samo prawo jako prawo jest to y, sfera kodeksów, czegoś stałego, niezmiennego, czyli jest to obszar mentalny, ale ten mentalny y, obszar pojawił się właśnie z powodu tego, że y, trzeba było y, zakodować pewne zachowania, że jeden y, pojazd musi się zatrzymać na skrzyżowaniu, żeby drugi mógł przejechać, żeby się nie zderzyły. I w prawie o ruchu drogowym jest to bardzo ładnie ustawione, że a na rondzie, no to ten, który jedzie w, w ruchu ronda, no to ten ma pierwszeństwo. Oprócz Grecji. Bo tam jest ponad coś innego. Trochę inaczej już jest. Dobrze. Kolejna sprawa sądownictwo, sprawiedliwe wyroki. Tutaj jest też sprawa taka, że bardzo wielu podsądnych, oskarżonych, skazanych ma oczywiście symbionty, ma, ma wtyczki od ciemnej siły duchowej. I teraz na sędziach. Na sędzinach jest bardzo duże zadanie, żeby nie dać się ciemnym siłom duchowym. Owszem, oni mają, jakby to powiedzieć, ułatwione zadanie, bo, bo mają kodeks i według kodeksu mogą sobie po prostu przeczytać za to i za to, to tyle i tyle. Natomiast oczywiście yy, symbionty będą, yy, będą wy, wymuszać na tych sędziach, żeby. Wyroki były złagodzone na korzyść ludzi z symbiontami, ludzi z krokodylami. Jak to ktoś ładnie powiedział, że więzienia są pełne niewinnych ludzi, to znaczy są przekonani o byciu niewinnym. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście no, symbionty przekonują nosiciela symbionta do tego, że nie jest winny i on oczywiście jest o tym przekonany, no bo, bo to jest dla niego korzystne, tak? To już powoli przechodzimy do, do obszaru ciemnego, ale jeszcze jeden przykład. Obrót pieniędzmi. To, że za usługę, za towar, jest, yy, należy się, zapłata, tak, że jeden człowiek drugiemu przelewa pieniądze, yy, płaci yy, banknotami, monetami i dostaje towar, i dostaje usługę, jedno za drugie, drugie za pierwsze i, i jest wymiana, tak, to też jest właśnie yy, taka przyczynowa, działność może nie jest to aż tak bardzo yy, silne znaczy skomplikowane tak bo już zostało bardzo yy, bardzo szyb, yy, szybko wy, wymyślone mhm. dobrze i co dalej lecimy ku ciemnym przykładom ciemnym ja tutaj sobie napisałem tak że yy, te pragnienia ze sfery przyczynowej organizowania, zarządzania w obszarze ciemnym są sprofanowane za pomocą wtyczki od ciemnych sił nazywanych symbiontem, czy, jak awiesa łąpa mówi, krokodylem. Jest to oczywiście w kierunku oszukiwania, po angielsku fake, tak? I ciemne tutaj siły bardzo jakby obszernie sobie radzą w tym obszarze. Warto tutaj wspomnieć o samych cechach krokodyla przyczynowego, ponieważ to jest już wysoki jednak krokodyl. To już nie jest ten taki średni jak. Mentalny, bo krokodyl przyczynowy już się zajmuje swoją sferą organizacyjną i zarządzaniem. Także bardzo wielu przedsiębiorców ma krokodyle przyczynowe. Bardzo wielu przedsiębiorców korzysta z tego, ponieważ dzięki temu oni nie muszą Wysilać swoich własnych łepetyn i swoich własnych energii osobistych, bo za nich robi robotę właśnie ciemna siła duchowa. I owe siły duchowe ciemne potrafią organizować, zarządzać, a zwłaszcza, że mają właśnie dostęp do energii z ponad. Ponadludzkich, od, od opiekunów krokodyli, to zwłaszcza się to przydaje przy wszelkiego rodzaju przekonywaniach, negocjacjach, kierowaniu pracownikami itd. itd. Osoba z, z krokodylem przyczynowym ma, jakby to powiedzieć, dostęp do tych energii, które Powodują, że dusze innych ludzi wręcz padają na kolana, jak, jak przed półbogami, no bo są to właśnie energie takie półboskie. I, i może tam pracownik w, w, w jego własnej w osobowości wiedzieć na przykład, jakie ma prawa pracownicze, natomiast już jego dusza. Będzie miała w nosie te prawa pracownicze, będzie odczuwała, bo dusze są przeżyciowe, przeczuciowe, emocjonalne, i ta dusza będzie bardzo dobrze czuła tę energię od krokodyla przyczynowego i po prostu będzie zachwycona tym, tym yy, szefem, że on jest taki wspaniały. I to jest przyczyna, dlaczego w organizacjach, w, w firmach jest tylu szefów na, na, na wysokich stanowiskach, bo, bo pierwsze się sami pchają, no bo są najczęściej narcyzami, a narcyzi oczywiście dla nich wszystko najlepsze i najwyższe stanowiska, a druga rzecz właśnie, że mają symbionty, które umożliwiają im to przez ponadludzkie energie. Dobrze. <laughs> Więc jakie są przykłady tych ciemnych Oszustw z obszaru przyczynowego. No, na przykład co? Że jakaś sprawa ma działać na moich zasadach. Niezależnie od tego, czy ktoś y, ma inne pomysły, ale taki ktoś będzie mówić, no to, to ma działać tak, jak ja chcę. Niekoniecznie, że to jest y, zdrowe, czy, czy ma jakieś. Argumenty za sobą. Nie, to po prostu ten ktoś sobie tam ustalił, o i ma działać na moich zasadach. Czyli może być to profanowanie wręcz yy, racjonalności, że yy, ma coś mieć jakiś przebieg, ale on chce inaczej, bo mu się tak zdaje i tak ma być. Według niego. Dalej, obchodzenie prawa. Proszę bardzo. Piękna działalność symbiontów przyczynowych. Wszystko można, jeżeli, by się, jeżeli się nie wyda. Tak? Nie tyle, co, co jest dozwolone, tylko to. Jeżeli mnie nie złapą, no to jest OK. No i proszę bardzo. Dalej. Ko zaspokajanie własnych potrzeb kosztem innych ludzi. Przekręty. No tutaj to no. Yy, można, można po prostu mnożyć przykłady, właśnie takie narcystyczne, znęcania się, nadużywania, wywierania presji, yy, używania wręcz ludzi na swoją yy, potrzebę. Tak jak mówią o, o, o na przykład narcystycznych rodzicach, że dla Narcystycznych rodziców yy, dziecko jest przedłużeniem. Ich przedłużeniem tak jak przedłużeniem ich jest ręka, noga, no to jest dziecko. Tak jakby miał trzy ręce albo czworo nóg, prawda, ma dwoje dzieci, no to ma tak jakby miał czworo rąk. Ty, tu zrobisz Jasiu to, Małgosia zrobi tamto i tutaj wszystko jest. Wszystko jest pod, pod kontrolą. Tacy ludzie również oczywiście mają. No, bardzo duże, duże pragnienia kontrolowania, zarządzania. Kolejny przykład. Nieżyciowość sądowa. To znaczy, że. Sądy same mogą jako organizacja pracować nie tak, jak jest najlepiej, nie tak, jak być powinno. Po prostu działają tak, jak tam. Ci ludzie uważają, jak to się do, dopina, jak tam ktoś y, zrobił, tak? A nie jest patrzone to, czy, czy na przykład wymierzanie kary, jak to mówią y, właśnie psychologowie, ma być bardzo, bardzo mocno szybkie, żeby był i, i nieuchronne. Żeby ci ludzie, zwłaszcza właśnie narcystyczni, yy, zauważyli nieuchronność, kary i szybkość. Ale jeżeli siądy, sądy prze, prze, przeciągają postępowania, no to nic z tego jest i po prostu taki ktoś, yy, jakieś, jacyś przestępcy chodzą na wolności i dalej sobie po prostu śmieją się w kłak yy, co, yy, co, co do tych sądów. Yy, Dalej, to już co mówiłem, brak zrozumienia potrzeb członków rodziny. Że ktoś może mieć potrzebę jakąś, a drugi członek rodziny właśnie będzie, będzie mieć jakieś połączenia z, z ciemnymi siłami i będzie chociażby presjował. Już nie musi bardzo mocno nadużywać, ale wystarczy, wystarczą presje. Wystarczy. Chociażby mieć ciemne wzorce z poziomu przyczynowego, to już, już będzie, będzie takie wymuszanie. Przykładowo, dajmy na to: mąż może, może wymuszać na żonie jakieś ustępstwa, co do, co do jakiejś na przykład wierności. Bo on, on po prostu lubi się zabawić on będzie przychodził sobie. Wieczorem i, i ma w nosie to, czy, czy, czy jego żona będzie go podejrzewać o niewierność, czy, czy, czy nie. On ma swoje życie i ona nie ma się prawa wtrącać i tyle. A, a jakaś tam przysięga małżeńska, wierność, a tam to on ma i na inny punkt widzenia, ten, na ten tak? Tutaj kolejne wymuszenia no to już mówiłem tutaj warto zobaczyć jeszcze to, że mężczyzna mający krokodyla przyczonowego się, tak jak mówiłem dosyć dobrze działa właśnie w obszarze finansów, ekonomii zarządzania, organizowania niektórzy mają właśnie firmy właśnie i co ciekawe tacy mężczyźni są jakby w cudzysłowie łakomym kąskiem na Rynku matrymonialnym i, i młode kobiety bardzo są za nimi. Kobiety nie rozpoznają, że tam jest krokodyl. Nic się nie mówi w szkole, w domu o tym, że są jakieś, jakieś po prostu ciemne siły, że ten ktoś może być po prostu no, tragicznym partnerem wręcz. Nie, jeżeli rodzice nie mają ducha, jeżeli rodzice są narcystyczni, to mogą po prostu w ogóle z dziewczynką nie rozmawiać na ten tematy i dziewczynka może polegać na tak, tak zwanym gut feeling, czyli na odczuciach. A krokodyl potrafi dawać super odczucia potrafi tak wywalić te trzewia. Yy, ofierze nie raz, a kobiety lubią też, lubią też przeżycia. Więc jak, jak taki krokodylik przyczynowy ją potrząśnie raz drugi, to ona mówi: A co to za wspaniały człowiek! jaki, ojejku, jak on umie się zachować? Jakie ma, jakie ma yy, po prostu ubranie, buty, jaki samochód? No ludzie, przy to. To tylko, tylko, tylko za niego chcę. To ja to tak dobrze czuję. Po angielsku jest tak. E, it feels so good. Tak. Amerykańskie dziewczyny mają takie powiedzenie. It, it feels so good. To tak dobrze czuć. Tak, tak to dobrze czułam tego chłopaka. Ojejku, no po prostu e, zawojował mnie już z, z, z samymi odczuciami. Tak. I e, niestety. Jest coś takiego, że ten mężczyzna, ona nie, nie patrzy się na siebie. Ta kobieta młoda, tutaj warto powiedzieć, do młodych kobiet, nie patrzy się na siebie, tylko patrzy się na niego, zapatrzona jak, jak po prostu w, jakimś, jak, w jakąś lampkę świecącą się, co, co nie jest dalekie od prawdy, ponieważ. Symbiont yy, przyczynowy, krokodyl przyczynowy właśnie świeci ponad ludzkimi energiami i, i po prostu dusza składa ręce. O jaki wspaniały. Ej, Osobowość może nie być tak yy, zachwycona i może być bardziej ostrożna, natomiast dusze, nasze dusze, niestety tak na, na dzień dobry nie są yy, poinformowane o o symbiontach, o, o, o nadludzkich ich energiach, które mogą być w drugiej stronie. Dlatego też w takiej poradzie randkowej, w cudzysłowie randkowej, czyli związkowej, rabi Manis, Manis Friedman bardzo dobrze podpowiada, zwłaszcza kobietom, ale też mężczyznom. Ty masz się przy nim. Czuć dobrze ze sobą. To nie ma, nie chodzi o Niego. Jak Ty, jak ty Jego czujesz? No, bo zapewne możesz być zauroczona, za za, zachwycona, yy, możesz Go kochać, fajnie. Ale chodzi o to, jak Ty się ze sobą w tym momencie czujesz, w Jego obecności. Czy jesteś spokojna? Czy jest Ci dobrze? Czy, czy Jego obecność. Wzmacnia Twój dobrostan. Czy, czy Ty nadal siebie rozpoznajesz? Czy Twoja dusza nadal patrzy na siebie? Czy Twoja osobowość nie jest zanadto rozproszona na niego? Tak samo i u mężczyzn. Czy patrząc na kobietę, która Ci się podoba, yy, jesteś na tyle spokojny że dobrze ci jest ze sobą. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne to, to jest jakby y, taki antidotum na krokodyle, bo krokodyl oczywiście y, będzie wzburzał tego człowieka, przyszłą ofiarę i ten człowiek sam się z sobą nie będzie dobrze czuć dopiero kiedy będzie blisko tego Krokodyla, tego symbionta, tego człowieka, nosiciela, no to jakoś tam będzie ulga jakaś, będzie jakaś fascynacja. No to, to jest chore, to jest chore akurat. Czyli tutaj te ciemne, opis ciemnych spraw w obszarze krokodyli jest bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny. Dobrze, co tam dalej? jeszcze białe nas czekają i demoniczne. Dosyć dużo to, tego jest, ale życie jest bogate, proszę was. Bogate. Bogate, bogate. Białe energie przyczynowe. Białe energie przyczynowe są relacyjne wobec ciemnych. To znaczy, że yy, biali Będą wytykać ciemnym ich niegodziwości, będą próbować białych oceniać, oskarżać, e, wskazywać na nich, będą próbować e, narcyzom pokazywać, że źle robią, tak? E, tak ktoś ostatnio mówił właśnie, że e, narcyz, czyli inaczej można powiedzieć, Osoba mająca z ciemnymi coś wspólnego, najpierw w ofierze będzie wywoływać wzburzenie czy nawet zranienie wewnętrzne, a drugi za chwileczkę ten ofiara będzie czuła to, będzie się czuła zraniona, będzie się czuła wzburzona, i będzie zupełnie naturalnie, dajmy na to, wściekła. Wobec, wobec yy, narcyza, wobec nosiciela symbionta. Po czym ów człowiek mający symbionta, właśnie dzięki niemu, dzięki tym nadludzkim energiom, będzie totalnie spokojny. Tak, po angielsku się to nazywa cool. Stay cool, Cz człowieku, co tam, jak tam. Yy, czy, czy, czy masz cool dzisiaj, tak. To są oczywiście zawołania band, band nosicieli symbiontów. To całe, całe stay cool to jest właśnie yy, jakby zachęta ciemnej strony do tego, żeby być niewzruszonym, właśnie w, w przypadku, kiedy ktoś zaczyna ich oskarżać, kiedy ktoś zaczyna wskazywać ich niegodziwości. Stay cool, prawda. To co, podda, poddałeś się tym durniom, którzy ci coś tam mówili? Pozostałeś niewzruszony? Tak? Także tutaj białe energie z kolei są to energie yy, ze strony jakby przeciwnej ciemnym, ale to nadal ciemni je wytworzyli. Dlatego, żeby oszukać nas, że, 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 że biali są po dobrej stronie. A biali bardzo często są presjujący, nachalni. Yy, no, bardzo często też są oszukujący, ale w taki właśnie delikatniejszy sposób. Przykłady. Yy, białego z, 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 z obszaru przyczynowego ma być zrobiony i koniec. No, dajmy na to. Yy, Jakaś, jakaś matka mówi bowiem dziewczynki, córki czy syna, że te zadania, które ma do domu, zadanie domowe ma być zrobione i jej to nie obchodzi, jak, jak masz siedzieć, dopóki nie zrobisz, ty, tyle będziesz siedzieć. To jest właśnie taka bezduszność ze strony. Białej. Takie nadmierne stawianie granic, wymuszanie, takie na, na, z siłą. Z siłą taką i też bezsilnością. Strona ciemna ma na tyle wysokich energii, że ona, ona po prostu ma w nosie to. Ona, ona ma to w nosie. Natomiast biała zawsze jest słabsza. Od, od ciemnych. Ciemni zrobili sobie takich, takich wrogów, żeby ich zawsze mogli pokonać. I ma być to zrobione i koniec. Dalej. E, tutaj jest taki ciekawy przykład e, przepychanka klient i mechanik samochodowy. Przyjeżdża ktoś, kierowca z samochodem i tam ma dosyć dużą naprawę do zrobienia i Tutaj się dopiero zaczyna. Ja tam trochę oglądałem filmów o, o mechanikach samochodowych, o naprawach. To tam jest naprawdę, naprawdę po prostu jest yy, no taka trochę matnia, trochę taki, taki, taki. Nie wiadomo, kto, do, kiedy, co ma robić. Nie do końca wi wiadomo. Jest to takie a, między młotem a kowadłem. Z, jed, z jednej strony. Kowadło to to jest rzeczywistość. To znaczy samochód się zepsuł. Samochód ma pewne wymagania i tutaj ma takie i takie ustawienia i tam jest yy, wymagana naprawa. Później klient, no to jest właściciel tego samochodu bardzo chciałby, żeby to było naprawione. Często klient sam jest pod wpływem jakichś tam sił ciemnych czy, czy białych i też mówi: No, ja po taniości, albo ja to sam sobie zrobię, a to tutaj zrób mi tylko to. Tak? Później jest mechanik. Mechanik wie, że klient nie wszystko sam sobie zrobi. Poza tym takie rzeczy jak wymiana oleju, wymiana świec, tam jakichś przewodów wysokiego napięcia, bieżący tam jakieś. Rzeczy są na tyle proste, że dla mechanika jest to warte do, do tego, żeby mechanik to robił, bo on ma tanie pieniądze za to. Bardzo często się zdarza, że mechanik nie umie zdiagnozować jakiegoś, jakiegoś problemu i po prostu wymienia a to świece, a to przewody wysokiego napięcia. Na samochód troszeczkę tam lepiej chodzi, no bo wiadomo, że, że tam. Te, te elementy troszeczkę jednak poprawiają. No ale po kilku dniach yy, klient przyjeżdża i mówi: Panie, ta sama ustekka mi wychodzi. Pan mi wymieniłeś to i to, i tu zapłaciłem, ale tak naprawdę to nie było potrzebne, tak? Z drugiej strony bywa, że yy, tam na przykład mechanik Chris z, Biał z Białego Stoku. Opowiadał o takim przypadku, kiedy jakiegoś świata panda e, robili już któryś tydzień i, i tam go prze, przeglądali na, na wszystkie sposoby totalna ilość roboczogodzin. A roboczogodzina, no to od razu wiecie. Mechanik e, w cudzysłowie, no musi, musi patrzeć się na swój czas, no bo on musi zarobić, tak? Czy jest to, że tak powiem, e, Godziwy zarobek, czy niegodziwy? Ja tutaj nie, nie biorę tego pod uwagę. Niech, niech mechanicy sami się zastanawiają, ile, ile mają yy, zarabiać. Chcą, czy, czy mogą, czy, czy, czy mor mają moralne prawo do tego, żeby tyle zarabiać, czy, czy tyle. To, to już nie, nie, nie jest moja sprawa. Natomiast, yy, no oczywiście, im dłużej nad jakimś problemem pracuję, no to tym. Tym naprawa się staje droższa. I powiem wam, że no, do tego Fiata Panda dwu... z jednym kompletem świec przyjechał, później drugi komplet wymieniony został na nowe. Nadal były takie same usterki jak poprzednio. Zajęli się różnymi, różnymi innymi sprawami. Za trzecim razem jednak wymienili trzeci komplet świec na nowe. I samochód po tych dajmy na to dwóch tygodniach zaczął poprawnie pracować. Zadziwiające, tak? I Chris mówi, no nie wiem, dlaczego tak się stało, ale się tak stało. I właściwie to jak ja mam za tą naprawę policzyć? Za te wszystkie dodatkowe czynności, w których nie, nie umieliśmy zdiagnozować, nie, by, nie byliśmy w stanie, a nie jesteśmy przyszpatałachami, Tak? Także wiecie, tutaj jest też właśnie tak. I no, mechanik samochodowy, jeżeli jest zawodowcem, to też jest oparty o system państwowy, w którym jest i, i no, odpowiednia wartość pieniądza na przykład i, i ileś potrzeba zarobić za, za godzinę, żeby, żeby, żeby po prostu no, było to w jakiś tam sposób godziwa praca. No i są podatki, tak. I to jest, to jest młot z kolei. I pomiędzy młotem i kowadłem jest klient mechanik samochodowy. I, I tutaj jest cały ten, jakby to całe ustawienie jest związane. To nie jest tylko, jakby to powiedzieć, kwestia mentalna, że a tutaj jest naprawa, a tutaj trzeba to naprawić, za to tyle się płaci, to to, to, to. To, to jest coś więcej. To już jest obszar, właśnie, Przyczynowy, w którym y, ci ludzie no, nie za specjalnie sobie radzą i, i, i naprawdę są no, przekręty czasami w jedną stronę, czasami w drugą stronę. Czasami te samochody potrafią naprawdę dużo kosztować i, i, i sama naprawa potrafi kosztować jak, jak nie jeden samochód używany. Tutaj na przykład dalej mogę dać przykład już troszeczkę inny, takiej biały, biały, biała strona przyczynowa, która pochodzi od obecnych producentów samochodów. Którzy już na tyle skomplikowali te samochody, nie licząc się właśnie z użytkownikami, że te samochody zaczynają po prostu być bardzo słabo naprawialne. Że tam bardzo słabo się je diagnozuje, są ciężkie naprawy. I Amerykanin mówi tak: No, mam, tu, mam tutaj przykład takiego. Forda takiego dużego pick-upa, yy, jak to się nazywa? No, taka półciężarówka wręcz, prawie że taka nowoczesna. Yy, u nas to by się nazywał, że to jest mniej więcej yy, co no. No, bus, bus Pick-up. O, tak mniej więcej. Ford F150. I mówi tak. Rozszczelniła się tylna lampa. Nalała się woda, i co się dzieje? I zaczął się cały samochód psuć. Cały samochód zaczął po prostu bardzo słabo jechać jakieś tam w ogóle y, tragiczne odczyty z błędów z, z systemu komputerowego. Y, zaczęli to naprawiać i doszli do sumy chyba 15 tysięcy dolarów. Pytanie, czy, czy rzeczywiście była to przyczyna tej lampy? Okazało się, że tak. Że ta lampa była tam podłączona pod, nie tylko pod zasilanie żarówek, ale też pod system szyny danych, kanbus i, i po prostu tam to zaczęło siadać. Zaczęła tylna lampa tak, tak siać usterkami, tak siać jakimiś zwarciami że te poszczególne elementy w drogich częściach, yy, innych częściach w samochodzie, zaczęły siadać. I później, jak już był na warsztacie, to się okazało, że i to zepsute, i tamto, i tamto nie, nie, do, nie, nie do naprawy trzeba wymienić, tamto trzeba wymienić. I to jest właśnie biała strona, biała strona, czyli ta niegodziwa taka, yy, wymuszająca y, wymuszająca y, na klientach no, na przykład zakup nowych części tak? To, 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 jest, y, to jest właśnie to. A system się zepsuł przyczynowo. Tak? Jedno, jedna lampa potrafiła zepsuć półta. <trybujesz> Tak, kolejny przykład Windows. Zapewne wszyscy znacie Windowsa, że jest przekombinowany, także wie, wiele tutaj nie będę mówić, ale to jest właśnie to przyczynowo ten system jest tak zrobiony, że tam się mało co można zrobić. Jak, jak już się robię, to po prostu dopiero trzeba cały system od początku wgrywać, no i jest szansa na to, że, że będzie, będzie działać. Kolejne. Śledzenie użytkownika na forach, na forach, czy, czy, czy tam w, w, jak to się nazywa? społecznościowych, tak? Albo też oczywiście w, w, w komóreczce w smartfonie. Ja sobie tutaj zainstalowałem DuckDuckGo i taka ochrona jest. I po prostu patrzę się, a tutaj mam aplikację, która mi yy, bierze i szpieguje, i 31 typów danych razem z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, numerem yy, yy, aparatu, i, i, czyli ten i sa, sa, sam, samo urządzenie, jaki ma numer, yy, lokalizacja yy, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko śledzone jest, tak? Czyli mówią tak, że w tym momencie yy, już firmy wzięły ludzi jako produkty. I, i no, bardzo często, oczywiście, ci ludzie są nieświadomi, że są y, przedmiotami obrotu i wykorzystywania, i ich dane są y, spieniężane. Ktoś tam używa jakiejś aplikacji, a te dane z użycia tej aplikacji, dane użytkownika są brane i sprzedawane firmom trzecim po to, żeby tam jakieś reklamy lepiej działały, tak? Także tutaj też jest właśnie przekręt przyczynowy. No i tak jeszcze można dosyć dużo przykładów dawać. Jeszcze tak na ostatek Taki na skraju demonizmu przykład z rodziny narcystycznej. Rodzice mówią do dziecka: Masz być wdzięczna, czy masz być wdzięczny, że daliśmy ci życie, a że jest ono do D, to się nas nie czepiaj. Ty sobie sam rób, co z tym życiem, co chcesz. My nie zrobiliśmy tego świata, ale to wiesz. To masz być wdzięczny, bo, bo tutaj masz to i to od nas i to i, i w ogóle brak współczucia, zupełny. To zachodzi u ludzi bez ducha bardzo często, którzy, nie ma, którzy są jakby to powiedzieć z narodzenia narcystyczni. To nie ma ducha, ten nie będzie mieć refleksji, ten od razu będzie po prostu yy, oczywiście, będzie widzieć dróg, innych ludzi, będzie y, zewnętrznie, fizycznie widział, że to są jego dzieci, że. Będzie się nimi zajmował, i tak dalej, i tak dalej. Będzie z pozycji osobowości, będzie dla nich życzliwy, będzie zastanawiał się, co tu trzeba zrobić, a tutaj, a kiedy wstać do szkoły. A tu bardzo takie pro, proste, takie y, działania, powiem Wam, ludzie bez ducha są bardzo prymitywni, tak naprawdę. Oni są, do, dostają do poziomu mentalnego, do ich. Ich Biblią jest tradycja. Tak jak te wie mleczarz w skrzypku na dachu śpiewał o tradycji. Co to jest, że jest tradycja, a ja mam tutaj kłopoty? Niech mi ta tradycja wyjaśni, tak? czyli to jest bunt przeciwko ludziom bez ducha, bez, bez wrażliwości. Jego dzieci się zbuntowały przeciwko niemu, a on był na rozdrożu między światem mentalnym a przyczynowym. On, on już się zastanawiał, no już miał refleksję, mógł mieć ducha. Ale jednak cała ta y, tradycja społeczności żydowskiej y, blokowała go. No dobra. Jeszcze nas koń, koniuszek czeka. E, no to ta już są takie twarde rzeczy y, demoniczne z obszaru przyczynowego. Obszar przyczynowy, no już demoniczne to są naj, zwykle najtwardsze, to znaczy yy, obszar demoniczny już ta, jest taki, że, że to już jest tak twarde, że, że się po prostu te, temu najczęściej człowiek nie może przeciwstawiać. Przykładowo testy na prawo jazdy. Tam już nie ma, nie ma zmiłuj, tam nie ma, w, 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 że wytłumaczyłem się, że tak, że tak myślałem, a to tak Praktyka wskazuje, że taki tak jest. Nie. Tam się ma odpowiedzieć tak, jak te testy mają ustalone, że tam ma się tak odpowiedzieć i koniec. Różne nieżyciowe zasady też mogą być właśnie po stronie niedemonicznej. Straszenie konsekwencjami, zwłaszcza, zwłaszcza tych, którzy są podlegli, czyli dzieci. Różne traumy dziecięce z tego straszenia wynikają, ponieważ dziecko nie jest w stanie ocenić, czy rodzic realnie mu mówi coś dobrego, czy też go, czy jest arogancki i agresywny. Kolejna sprawa wydzielanie poniżej potrzeb niedostateczne dawanie czegoś. Kolejna rzecz. Kartki na żywność. I odwrotna strona medalu. Do dróg pieniądza. To też jest po prostu ha, ha, chamska, chamska rzecz, że przenosi się koszty jakichś niepowodzeń na kogoś i ma się w nosie, że to, to jest demoniczne. Po prostu. Szalone podwyżki, tak, ciemna strona ma w nosie, ona ma wywalone. Ona ma wywalone, czy tam ktoś, ktoś, się, ktoś będzie cierpiał, czy nie. Wręcz odwrotnie, Ci ciemni bardzo lubią, jak ktoś cierpi, bo to ich zasila. Tak. Takie tutaj mamy życie, taki, taki świat mamy. No i blokady związków miłosnych, na przykład, też jest tutaj. Yy, taka sprawa, że, że, że czasami, czasami ktoś coś zabrania i koniec, nie, nie, nie wolno ci tam, tak? nie wolno, zabraniam ci, nie, nie powiem ci dlaczego, nie mam argumentów, ale ci nie wolno na przykład, tak? Dobra, także pojechaliśmy dzisiaj, długo też jest, no ale mówię wam, ciało przyczynowe, obszar przyczynowy jest niesłychanie ważny, ponieważ... Ponieważ on stanowi, czy mamy realne argumenty do dobrego przeżycia na, na naszego życia. Jeżeli jesteśmy dobrze ustawieni przyczynowo, to ten świat nasz będzie dobrze funkcjonował. Jeżeli nie, to będzie się to chwiało i waliło, i ludzie będą cierpieli. Także tutaj, tutaj jest bardzo, bardzo duża yy bardzo duży po prostu potencjał yy, pozytywny i negatywny i dlatego chciałem tak yy, no, obszernie Wam powiedzieć o tym. Yy, dobra. No to tak. Na koniec zapraszam na witrynę Świat Ducha, jak zwykle. Świat Ducha czyli .com można to oczywiście znaleźć sobie w Google'ach, w jakiejś innej przeglądarce. No i powiem tak, jeżeli Tobie moje filmy, moje treści dają lepsze zrozumienie świata, siebie, otoczenia, innych ludzi, zależności, w tym i przyczynowych, to zapraszam do... Yy, przesłania mi darowizny, jak to się mówi, daru. Jak to zrobić, jest na witrynie, na blogu moim napisane. Dobrze, to miłego dnia. Na razie pozdrawiam.